sobie ludzie wybijcie z głowy, że samochody miejskie, elektryczne, to będą samochody dalekodystansowe. A zwłaszcza w Polsce, gdzie jest ta sytuacja, gdzie jest ta infrastruktura, no słabo rozwinięta byłoby dużym nadużyciem, myślę. Tropem wilka jedzie z bratem. Sam puści? Może sama, możesz kliknąć. Kliknąć. O, wszystko. No, co to mamy? Honda E. Rocznik 2020. Samochód bez lusterek. Co najbardziej rzuca się w oczy. Brak lusterek i tablety, jak w Mercedesie, ciężarówce. Widać nas, widać. Dobrze. Mieliśmy co prawda nieco inne plany na dzisiejszą realizację, ale święta. Wielki cwortek i się ludzi normalnie najechało w miejsca, gdzie normalnie ich nie ma. Ale udało się tutaj na wiosce znaleźć jedno takie miejsce, w którym spokojnie mogliśmy tutaj zrobić jakieś zdjęcia, jakieś przebitki. I co tutaj można powiedzieć? Moc samochodu? 165 koni. 165 kunia dostępne. Od zaraz. Zaraz. Nie tam, że turbo dziura, no ale to jak w każdym elektryku. I to jest odcinek specjalnie dla tych, co ten, co panie elektryki, to nie. Diesel do traktora, gaz do kuchenek i w Polsce auta jeżdżą na węgiel. Tylko że nie, szkoda, że wy ludzie nie bierzecie czasem pod uwagę, że na Polsce świat się nie kończy. Tak jak my mieszkamy w Stavanger, 97% energii elektrycznej mamy po prostu z elektrowni wodnej, która znajduje się parędziesiąt kilometrów dalej w głębi Lyse Fjord i zwie się ona Flory 1 i Flory 2. A my jesteśmy na Mostroju, nie wiem, mówiłem, nie mówiłem, nie wiem co, samochód fajny, podoba mi się generalnie, aczkolwiek musiało mi się oko opatrzyć, bo z zewnątrz, jak go pierwszy raz zobaczyłem, to byłem dość mocno zdegustowany, trochę to takie było jak Golf 2 może, albo jakiś mocno upośledzony Camaro, tak? Camaro ma takie też światła. No nie, ale generalnie samochód się opatrzył, jest spoko, dużo fajnych bajerów, to parkowanie samodzielne jest fajne jako gadżet. Nie wiem, często z tego korzystacie? Ja korzystam z tego często, żona nie korzysta, ponieważ nie umie jeszcze. Aha. No. Bo to pół roku posiada auto, mogła się jeszcze. Jeszcze nie wkleszczyć. No tak, no ale to spokojnie. Na przyjdzie z czasem, myślę, że za jakieś pewnie 3 lata, jak będziemy go pewnie oddawać albo sprzedawać, to już pewnie będzie umiała. No, samochód ma przejechane za chwilę 4800 km, bo jest 799. Na jednym ładowaniu, to teraz tu mówi, ile? Na jednym ładowaniu w sytuacji idealnej i z kołami 16-calowymi, czyli to, co jest w standardzie, można przejechać około 220 km. Są to wartości podane przez producenta, które nigdy się nie zgadzają, ale patrząc realnie z kołami 17-kami, jesteśmy w stanie tym autem przejechać w granicach 190 km, jeżeli potrafimy jeździć samochodem elektrycznym, bo od tego, w jaki sposób jeździmy elektrykiem, bardzo zależy zasięg. I to mówisz lato, tak? Lato. Mieliśmy akurat zimę, więc mogliśmy go sprawdzić taką prawdziwą zimą w tym roku. I nie jest źle. Ten zasięg jest koło 140-150 km. Biorąc pod uwagę, że jest to auto miejskie, zawsze było do tego i było też kupione w takim celu, uważam, że nie jest to tak wcale źle. No to tak jak, tak jak ten nasz. No to w lecie to on jest w stanie przejechać 130, może 135 km nogą lekką, a w zimie jest to jakieś po prostu 80, jak odpalisz na maksa ogrzewanie i to inaczej po prostu być nie będzie. No to nie ma innej opcji. No tak, z drugiej strony musimy się zastanowić, jakie dzienne dystanse pokonujemy w mieście. Bo nawet te samochody małe, takie jak twój, czy ten, który my mamy, jak na nasze potrzeby i na potrzeby większości ludzi, mają wystarczające zasięgi. No nie, no w mieście, żeby zrobić ponad stówę, to tutaj, tak jak w tym Stavanger, to trzeba pojeździć trochę. Trzeba. Nie,
a tak do miasta, żona przecież moja, to zresztą brata żona też bardzo, bardzo na pewno lubi, jak się wsiada do samochodu ciepłego. A co jeszcze? Bo ten może ogrzewać się z baterii, nie? Ten czego, może się, tak, czego nasz Citroen nie może zrobić, on musi być podłączony do żarcia. A ten może się po prostu z pilota, można mu tam ustawić zdalne zadanie i on sobie siorpie po prostu prądzik z bateryjki. Fajna rzecz. Tak, z takich ciekawostek rozkład masy 50 na 50, co jest bardzo fajne, 320 Nm bądź 330, dostępne od zaraz, tak jak mówiliśmy. I ośka. Tak, i to autko bardzo fajnie ciągnie w przód, nie kłania się kulą. No nie, nie, jedzie, jedzie. A samochód w ogóle przeszedł już tuning wstępny, bo w sumie była taka przerwa, ta cała koronawirusowa i samochód miał wizytę w Białymstoku. Tak, słuchajcie, ile mieliśmy problemów, bo to też nie ma tego zasięgu, to trzeba było wieźć to na lawecie. Ale udało się, po tygodniu dojechaliśmy do tego Białegostoku, dojechaliśmy, auto dojechało. No. I pojawiliśmy się u człowieka, który w bardzo profesjonalny sposób od razu, słuchajcie, trwało to nie więcej niż pół godziny, sami byliśmy w szoku, nawet to nie kosztowało dużo, dołożył do tego auta od razu 20 koni mechanicznych więcej. Po prostu wziął, wyciął katalizator i bez katalizatora to autko, to nie to samo. Słuchajcie, naprawdę gorąco polecam, tutaj może troszkę za... Nie wiem, czy tak możemy te reklamy i reklamować tych ludzi, ale jest taki człowiek, Chris, tam w Białymstoku, on zajmuje się tym profesjonalnie, ma dobre tarcze, naprawdę nic nie widać, słuchajcie, oryginał. Jak pojedziemy na przegląd, na pewno nikt nie zauważy, że katalizator został z tego samochodu wycięty. Także możecie spokojnie tam swoje auta stuningować, bez żadnego problemu. No ale kończąc śmiechy i chichy, bo ja już się tutaj spaliłem nieco. Co fajne, ogrzewana szyba przednia, rewelacja na zimę. To są rzeczy, których się nie docenia tak długo, póki się nie ma pierwszego samochodu z takim właśnie oto gadżetem. Tak jest, to jest już prawdę mówiąc moje półtora samochodu z takim gadżetem, ponieważ dawno temu miałem Mondeo z ogrzewaną przednią szybą, ale miałem tą szybę bardzo... Tylko pół! Działało tylko pół, to jest jeszcze inna rzecz, ale... Działało to bardzo krótko, ponieważ tą szybę rozbiłem. To rozbiłem sobie po prostu jakoś w taki głupi sposób i miałem ją może z 2 miesiące, więc dlatego mówię, że to jest, że to było pół tej szyby. No w moim przypadku. Wrażenia z jazdy. No cóż, było mi zarzucone, że jak robiłem te strawki, że łocie panie, 300 koni, a on tu nic nie powie, jak tu trzymają te fotele i wszystko. Ale słuchajcie, moi drodzy, tutaj za bardzo nie ma jak naprawdę sprawdzić takim ogniem takich samochodów. Tu de facto mając 50 koni mechanicznych, to już się można na takie konsekwencje prawne narazić, że po prostu, że tu jest pierdel, po prostu się idzie do pierdla. A generalnie nie chciałbym zwiedzać Norwegii penitencjarnej, ale jeżeli się na przykład sytuacja koronawirusowa uspokoi i ktoś by tutaj chciał przybyć na przykład, no to może przybyć, to my tutaj jakąś jazdę próbną ogarniemy i będzie mógł pokazać wtedy, jak to się testuje, jak to tam te fotele trzymają i wszystko. Nie ma problemu, tylko jest jeden wymóg. Najpierw należy podać, tak jak w przypadku wypożyczalni samochodów, musimy zarejestrować numer karty kredytowej. Kredytowej zaznaczam. I wtedy możemy testować. Wtedy jechać do oporu. No co, jedziemy 50. Tu jest jakieś auto. Nie będę. No ja po prostu nie zaryzykuję. Nie zaryzykuję, bo wcześniej jeszcze można było coś tak przycwaniaczyć w tunelu, ale już w tunelu też prędkość kontrolują, więc nie ma co. Tak, generalnie auto ma taką krzywą przebiegu tego momentu obrotowego i tej mocy, że na zimowych oponach, bo tylko miałem okazję jeździć na zimowych oponach, przy 90 na godzinę, jak jest tylko troszeczkę mokra droga, no to jak depniemy, no to auto gubi przyczepność. No, Więc należy uważać. Na letnich oponach będzie to troszkę inaczej. Na pewno będzie się trochę lepiej trzymało, no ale pokazuje to potencjał samochodu. No jest narowisty, to zaraz jak żeście ją odebrali, nie? Co żeście przyjechali, no to jak wsiadłem, to się zdziwiłem, tak srodze, jak tak wcisnąłem, tak jak normalnie. Naszym małym gnojku, no to nie, to rwie się po prostu, to tutaj lipy nie ma. Kolor
ma jakąś nazwę ten kolor? Beżowy. Nie wiem. Nie, a borawka jak była, no to tam jest Tokyo Red, a tutaj jest może jakiś, nie wiem, Japan Blue albo jakieś coś innego. Możliwe, czy jakiś inny Blue Sky. No, może być. I co? Rzecz taka, która się rzuca i wrócę jeszcze raz. Te lusterka. Kurczę, na początku jak wsiadłem do tego auta, było mi z tymi tablecikami tutaj na bokach bardzo, bardzo, bardzo źle. Ten obraz był taki, no po prostu, no dziwny, no nie jest to lustro, tylko jest to jednak obraz wyświetlany, ale szybko oko przywyka do tego. I przestaje to drażnić i jestem przekonany, a zresztą będzie pewno widać jak wjedziemy do tunelu, że w nocy to też daje radę. Dość nieźle. Daje radę, poza tym posiadanie kamer zamiast lusterek daje tą przewagę, że w sytuacji, kiedy jest ciemno, pada deszcz, jest kiepskie oświetlenie, musimy gdzieś cofnąć, wykonać jakiś manewr. W normalnych lusterkach niejednokrotnie nie widzimy nic, a w tych kamerach widzimy wszystko. Łącznie z tym, że ten cały system, który jest, w ogóle usuwa deszcz z obrazu. Nie wiem, jak to robi, ale to im wyszło. Algorytm. Tak, pewną obawą była zima, jak to się będzie zachowywało w warunkach zimowych, ale udało się to przetestować w warunkach zimowych, bo ta zima była wyjątkowa w tym roku. I muszę przyznać, że żadnych problemów. Wielki szacunek tutaj dla firmy Honda za ten system, który oni wymyślili z tymi kamerami. Coś on tutaj ode mnie chce. Ciekawe co. A, że kluczyka pewno nie ma, bo poszedł brat z kluczykiem. O, tam jak klamka odskakuje, nie? A to w ogóle to jest normalnie straszne centrum multimedialne tutaj. Zobaczmy sobie na coś takiego. No i pokazuje tutaj jeszcze 151 km, także chyba dość spoko na 73%. No nie, tak jak tutaj było mówione wcześniej, to jest samochód miejski. Wy sobie ludzie wybijcie z głowy, że samochody miejskie, elektryczne, to będą samochody dalekodystansowe. A zwłaszcza w Polsce, gdzie jest ta sytuacja, gdzie jest ta infrastruktura, no słabo rozwinięta, byłoby dużym nadużyciem, myślę. Nie jest rozwinięta w ogóle, to jest po prostu dramat. Dramat z tymi ładowarkami tutaj co? Potrzebowałem sobie pojechać w jakąś tam trasę. To nie wiem, sto parę kilometrów, ale już wykraczające poza zasięg elektryka, no to po prostu nie ma problemu. Zatrzymałem się pod ładowarką, kabel odpowiedni zapiąłem, 50 kW prądziku. No i co? Wypaliłem fajkę, wypiłem puszkę coli i można było jechać dalej, no bo już po prostu było tyle, ile trzeba. Więc tutaj akurat w tej kwestii to absolutnie nie można się czepiać. Problemem jest infrastruktura i to, że ludzie oczekują od samochodów elektrycznych takiego komfortu, jak jest przy samochodach spalinowych, ale to jeszcze nie. Ale tak jak mówię, to dotyczy tej dziwnej krainy zwanej Polską. Aha, wciska się. Tak. No i on już jest, bo mój elektryk... Kiedy myśmy tego elektryka kupili? No nie wiem, nie przypomnę sobie, ale w każdym bądź razie nasz Citroen jeszcze jest bez tego jaźwielca, bo on tutaj ten jaźwieli przez cały czas, jak się jedzie pomału. Ochrona pieszego. Tak, ochrona pieszego. A propos ochrony pieszego. Ten oczywiście posiada wszystkie systemy bezpieczeństwa. Wszystkie radary, na szczęście nie fotoradary, ale radary hamuje sam przed pieszym, ale gdyby nastąpiła taka sytuacja, że jednak z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie przed tym pieszym wyhamować, albo on nam ewidentnie wskakuje pod maskę, albo nawet na maskę, to maska podnosi się na tyle, żeby... No, ale kontrola trakcji chodzi. Tak, żeby ochronić pieszego, żeby jak najmniejszą krzywdę mu zrobić. Mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do tego, że
będziemy musieli skorzystać z tego systemu, oby tak było. Ale maska się, jak jest pieszy, zanim pieszy, to maska się otwiera i później tylko rurę wydechową troty wysypuje, czy jak? Tylko tak, tak, tylko że w ten sposób robi to troszkę mniej ekologicznie, bo jak był ten katalizator, no to już tylko wylatywał sam pyłek, no ale bez katalizatora... No tak, frakcja grubsza leci! No, to jest taka jedyna niedogodność, ale myślę, że z tego się aż tak często nie korzysta. Tak jest, i wzrost mocy był znaczący. Tak, poza tym, słuchajcie, zawsze można podjechać na myjnię później, umyć podwozie w tym samochodzie. Wydech już, przepłukać. Tak, to tam się już nic nie będzie działo. Jest wtedy wszystko okej. Okay. On ma... Czekaj, bo silnik ma z przodu, czekaj, jak to tutaj było. Silnik ma z tyłu. A nie, silnik ma z tyłu, czyli jest wszystko... Silnik na osi po prostu. Dokładnie tak. I jedziemy sobie teraz 3 km w dół tunelikiem i tutaj tankujemy teraz. Widać zresztą tam na telewizorku. Ile ma? 13,1. Kurczę! No to jest od mojego resetu, ponieważ tam były jeszcze z zimy jakieś dane, gdzie na krótkich odcinkach się jeździło. No to zużycie było większe. Ale w takim razie, jeżeli to ma 13-15, to tą trójkę gniecie, nie? Trójka ma około 18? No nie, to nie jest też tak do końca. Teraz w miarę warunki są w porządku, nie możemy rozpatrywać zużycia tak na podstawie, nie wiem, jednej trasy czy jednego dnia. No. Więc myślę, że tak około 14-14,5, zależy od prędkości. Średnio, tak? Średniorocznie. Tak jest. Średniorocznie. Znaczy średniorocznie, no średnio półrocznie, tyle mogę powiedzieć. No tak, no jasne, z naciskiem na tą część roku chłodniejszą. I tak i nie, ponieważ zimą staraliśmy się to auto trzymać w garażu, garażować, żeby było mu już cieplej przy wyjeździe. Jak ładowaliśmy go, to również staraliśmy się tak ustawić cykl ładowania, żeby auto kończyło się ładować zaraz przed jazdą. Żeby akumulator był ciepły. Żeby był ciepły akumulator, ponieważ to auto posiada system rozgrzewania akumulatorów, tak żeby one były w stanie uzyskać najlepsze z możliwych parametrów. I to generalnie daje bardzo dużo. To daje bardzo dużo. W ogóle też jest trochę w przypadku elektryków, tak jak z autami spalinowymi, że jak ruszamy takim samochodem, to on przez pierwsze kilometry ma dość duże zużycie tego prądu, jednak z czasem ono spada i ono się stabilizuje. Ja podejrzewam, że to wynika z jakiejś gęstości oleju w skrzyni. Olej nie jest elektryczny, tylko jest olej, tak jak w każdej innej skrzyni. Jakiś smar w łożyskach, no to wszystko jest zimne, potrzebuje chwili, żeby się rozgrzać. Tak, tutaj opora, a kolejna rzecz, że w trakcie jazdy jednak ten silnik elektryczny, on wytwarza jakieś ciepło w trakcie pracy. I to ciepło jest odzyskiwane. Tak, ciepło jest odzyskiwane, no i też baterie przecież, jak one oddają energię, no to też się robi cieplejsze. No po prostu, jak każdy akumulator, który oddaje duże ilości energii w krótkim czasie przede wszystkim. Także jak się tam wsadzi parę razy but w podłogę, to tam się ciepło robi po prostu i tyle. Tak, jest nawet taki system, który właściciele tych starszych modeli Tesli przed ładowaniem na superchargerach praktykowali, żeby parokrotnie wciskać w spód gaz, podłogę i odpuszczać, żeby te baterie rozgrzać przed ładowaniem, żeby one mogły wyssać jak najwięcej z tej ładowarki. No, tak. Co do ładowania tego samochodu. Jesteśmy w stanie w domu przy ładowarce, którą mamy o mocy 7,4 kW jest ładowarka, ale to auto nie jest w stanie więcej zasać niż 7 kW powiedzmy. A, czyli 7 jest falownik, tak? Na pokładzie. Tak. W ogóle to jest też dziwne, bo oni mówią, że tam jest ta ładowarka jakby tutaj wewnątrz samochodu, że ona jest o mniejszej mocy, a to auto jednak jest w stanie tyle zasadzić i tak to działa. 4,5 godziny, 5 godzin jesteśmy w stanie to fajnie naładować, co uważam jest niezłym wynikiem. No niezłym, a zwłaszcza, że to 7 godzin jest na tam 200 ileś kilometrów, nie? No.
Ale to nie jest nawet 7 godzin, no to jest tam no. 5 godzin. Poza tym nigdy nie wyjeżdżamy baterii do zera, ponieważ no jest to totalnie ani nieopłacalne, ani nie jest zdrowe dla baterii, więc... A powiedz mi, jak on tutaj w ogóle jest skonfigurowany? On się ładuje do pełna, czy ma zostawiony jakiś bufor? On ma na pewno zostawiony bufor fabryczny. Dlaczego? Ponieważ Honda reklamowała ten samochód jako auto z baterią 35 kW. Kilowatogodzin. Tak, kilowatogodzin, a wszystkie pomiary tutaj, które były robione w Norwegii, w Wielkiej Brytanii, pokazują, że ta wartość netto dostępna to jest w granicach 29. Więc tam jest zostawione tego buforu dość sporo. Ale może być też tak, jak było w tym, w Citroenie, nie? Że przy pierwszym serwisie rocznym, że oni oddławili tam po prostu część baterii i paradoksalnie po roku jazdy zasięg samochodu się zwiększył, a nie zmniejszył. Tak jest. Tak może być, jednak no, są to na tyle młode samochody, że jeszcze nie było chyba pierwszego serwisu jako takiego. Tutaj jesteśmy wezwani na jakąś aktualizację oprogramowania, ale dotyczy to przypominajki o zapięciu tylnych pasów. Że podobno auto nie przypomina, czego ja nie zauważyłem. Bo nikogo z tyłu nie może. Raczej tak. A jak się zdarzy czasem tak, to i ja siedzę na prawym fotelu tutaj pasażera, to mi jest naprawdę wszystko jedno, czy przypomina, czy nie przypomina, cokolwiek, staram się być w domu. Jak należy dotrzeć tylko do miejsca docelowego. No nie, no ale to... Ale co, było jeszcze coś innego, bo jeżeli to jest jedyna rzecz, a nowe samochody, bo to jest jako tako model nowy, to jeżeli to będzie przez pół roku jedyna choroba wieku dziecięcego, no to... To żadne problemy, prawdę mówiąc. Ale tak, żeby nie było tak kolorowo, wszystkie samochody mają jakieś swoje problemy. Tutaj większych żeśmy nie zaobserwowali, za wyjątkiem tego, że przy trzecim dniu bodajże użytkowania albo przy czwartym pękła zaślepka portu ładowania. No, to się mogło zdarzyć i żadna jakaś taka wielka usterka. No, ale jednak. Po jakimś tygodniu zobaczyłem, że... Ale która, ta duża? Nie ta duża. Ta sam ten ta malutka, na gniazdo. Tak, to na gniazdo. A prawdę mówiąc, zaczep tej klapki. Po jakimś tygodniu, tutaj oglądając to auto trochę dokładniej, bo nigdy odbierając z salonu samochód, czy w ogóle kupując samochód nowy, czy używany, nie jesteśmy w stanie wychwycić wszystkiego. Nie zwróci się uwagi na wszystko, a szczególnie to, co ja zobaczyłem. Zagłówek pasażera, tutaj na przednim fotelu, od tylnej strony był sfalowany. Czyli dopiero musiałem siąść na fotelu pasażera z tyłu, żeby zobaczyć. Że ten zagłówek, no to praktycznie jest to na tyle absurdalne, że przy odbiorze samochodu jest to nie do wyczajenia. Można by nie zwrócić uwagi. Tak. No to zostało wymienione. Z takich rzeczy, które akurat sobie to sam zrobiłem, ale tutaj już niestety księgowi wsadzili ręce w produkcję samochodu. Listwa zewnętrzna tutaj na progu. Po jednej stronie tak na samym końcu zresztą zobaczyłem, że ona tak dziwnie odstaje. Niby się trzyma, ale odstaje i Honda to wymyśliła tak, że to w ogóle listwę na taśmie dwustronnie klejącej jest przyklejony zaczep. Aha! No to oszczędności. Oszczędności, albo być może jakby miał być jeszcze uchwyt, może już nie było na tyle miejsca. No w każdym razie wszystko się trzyma, w tym jednym miejscu coś nie poszło. Nawet ja się zacząłem zastanawiać, czy przypadkowo, aby za dokładnie nie byłem tego miejsca kerszerem. Ale z drugiej strony to tak nie powinno być. Jak na razie, no cóż, więcej grzechów nie pamiętamy. Wszystko się zgadza, wszystko działa. Sprzęt audio bardzo fajnie gra w tym aucie. No gra nieźle, aczkolwiek nie możemy pokazać, bo... Nie możemy pokazać chyba... Bo się YouTube wkurza. Tak. YouTube się wkurza, nie możemy pokazywać, no ale no cóż. Po prostu. Co? Fajna jest integracja z... Krewienko? Tak, to jest tak, z Białegostoku. Z Białegostoku drewienko. Tak, aha, tutaj są elementy... Z Podlasia tak, generalnie. Tak, drewno jest tutaj z Podlasia. No nie jest to drewno.
Nie oczekujmy od tego, że to będzie drewno. Nie, ale generalnie wygląda nieźle, jak na fejka. Ja z takich rzeczy, co tutaj mi się rzuciły w oczy, to ta tapicerka. Ona jest taka, jest poprawna, ale wydaje mi się, że może się to dość łatwo brudzić. Też patrzyłem na to. Ona jest w ogóle z takiej struktury trochę jak spodnie jeans. Akurat ma spodnie jeans i to tak, no tak i wygląda. I w sumie te siedzenia, co w Passacie tym z 87 miałem, to takie podobne były. No, jeżeli o materiał chodzi, no. No może być, zobaczymy jak to się będzie spisywało, jak to się będzie brudziło, a może się nie będzie brudziło. Nie wiem, może to jest tapicerka samoczyszcząca, taka technologia japońska, kto wie. No, a co on mi tam pokazał, co jak na linię, jak jestem blisko linii, to on mi tam jakieś kreski pokazuje? On ci pokazuje kreski, jeżeli zobaczysz, że jest jakiś samochód obok i oczywiście jak skręcasz, to pokazuje ci odległość. Aha, ile zajdę? Tak, nie, w jakiej odległości masz coś od siebie. Czy jak zmieniasz pas i masz auto na przykład z tyłu, okay, to żebyś wiedział, czy mu nie zajechałeś drogi. Gość nie będzie czynił znaku pokoju. Tak, teoretycznie nigdy mu nie zajedziesz drogi, bo auto cię poinformuje o tym, jakbyś mu chciał zajechać drogę, ale możesz to zrobić ładniej albo mniej ładniej. Jak no, to wszystko w życiu. Nie ma co być hamem na drodze. Tak, stop ham. To jest taka akcja. Ale no, ale ten stop ham już teraz w ogóle trochę odlecimy od tematu, to po prostu to jest masakra, to większość tych ludzi, którzy nagrywają, to powinni być pałą lani, bo to są hamy najzwyklejsze. No jedzie gość i wrzuca kierunkowskaz normalnie, to nie, a wystarczy, żeby dzban nie zrobił nic, nie musi nic, tylko po prostu jechać, to nie, do podłogi i razem z klaksonem, powinni mieć gaz połączony z klaksonem od razu, no tacy są, ale to nie o tym. No także co, moi drodzy, na stację benzynową, na ceny paliw za bardzo już nie patrzymy. Ja ostatnio w ogóle, jak musiałem babkę moją zatankować, to byłem w lekkim szoku, że takie paliwo drogie. No, to jest też fakt. No, także... No, biorąc pod uwagę, że dzisiaj akurat no, mamy tutaj benzynka 15,59, a cena prądu już tak licząc ze wszystkim, no to jest jedna... korona, liczmy na okrągło, bo te ceny spadły trochę, jak tak przeliczałem, nawet przy tych cenach wysokich to było 1,3 korony, no teraz to spadł, no to liczmy znowu, że to skupką jest skupką, 50 groszy. Tak, 50 groszy, że to jest. No to tutaj za cenę 1 litra benzyny wlewamy do tego baku naszego elektrycznego, wlewamy jakieś 14,5 kW, no bo liczmy może 14 straty na ładowanie, na konwersję z prądu zmiennego na prąd stały, które zawsze są. Więc no ekonomia tutaj przeważa. Ekonomia, wygoda. Wygoda, tak jest. Komfort, nie mamy dźwięku. No silnika. Nie ma, teraz już nic nie ma, tego jaźwielca to normalnie to widzisz, a w tym Białymstoku tego jaźwielca to mógł odłączyć. Mógł odłączyć. Wyciąć, ale... razem z katalizatorem. Wyciąć, no mógł wyciąć, tak jest. No z takich rzeczy uważam, że to auto jest fajnie wykonane, jeżeli chodzi o jakość. Z takich ciekawostek, znajomy odbierał nie tak dawno temu swoją wymarzoną, uprawnioną. Jeszcze się przejedziemy, bo żona nie wróciła, żeby później nie kiwać. Uprawnioną Tesla Model 3. I cóż się okazało? Okazało się, że auto było tak koszmarnie wykonane, że pierwsze auto zwrócił. W ogóle jakieś tam syfy na lakierze. A to, żeby to na lakierze, żeby to się dało szczycić i spolerować. Syfy pod lakierem i przylakierowane oczywiście klatlakiem. Ewidentnie wyglądało to w taki sposób, jakby karoseria była nie przygotowana i nie była czysta przed lakierowaniem. No, trochę słabo. No, słabo. Następna rzecz, no szklany dach. Fajnie jest mieć szklany dach. Tesla też ma szklany dach. Ale cóż się okazało? Po jednej stronie ten dach był dobrze spasowany, a po drugiej stronie tutaj karoserii była taka szpara z pół centymetra. No widziałem zdjęcia, nie widziałem tego auta na żywo. No i taka moja konkluzja. Jest pewnego rodzaju problem obecnie, jak się chce kupić auto elektryczne z takim już normalnym zasięgiem, taki jak chcemy używać w trasie, i z jakością.
Bo tak, no kupując Teslę, znakomitą technologię, kupujemy znakomity zasięg, ale nie kupujemy jakości. No nie, Tesla jest zrobiona lipnie, ta Honda to po prostu jakością wykończenia to Tesla bije na głowę. No tak, tylko weźmy też pod uwagę, tutaj się zgadza, że jakość Hondy jest o wiele lepsza, ale cena relatywnie do zasięgu, jak porównamy Hondę z Teslą, jest też o wiele wyższa. Honda jest dużo droższa. No właśnie, no to tak pieniążki, ile takie auto kosztuje? Takie auto, a w Norwegii czy w Polsce? To może, może zacznijmy od Polski, bo znaczy tak w Polsce na razie są dwa, no prasowe. Tak, no tak, ale jest cennik. Jest cennik? Oczywiście. No, ile w Polsce? Taka ciekawostka, ta Honda kosztuje więcej niż autko drugie, które mamy w rodzinie, CR-V, bo użytkujemy też CR-V hybrydowego, który no, jest dość sporym autem, fajnym, no i on tam ma jakąś cenę. Ale paradoksalnie ta mała Honda w Polsce kosztuje jakieś 10 czy 20 tysięcy więcej od tego dużego CR-V-a. Od CR-V-a, a cena Polska-Norwegia? Cena Polska-Norwegia aż tak nie sprawdzałem. W Norwegii kosztuje ten elektryk 305 tysięcy, 310 może. Ale jest w ogóle fajny. Tutaj jest samochodzik taki i nawet się mu światła stopu zaświecają razem z naciskaniem hamulca. Fajne. Tak, albo jak się puści gaz na przykład, jest większa prędkość. No, jest mocniejszy odzysk. No. Na pewno tutaj, a propos tego samochodu, co można powiedzieć? Można go albo znienawidzieć od pierwszego wejrzenia, albo go można pokochać. To już zależy od gustu, od preferencji, ale na pewno nikt nie przechodzi koło niego obojętnie. Nie. Bo jest na tyle charakterystyczny, Jest bardzo charakterystyczny wizualnie i jest generalnie, nie ma tych samochodów dużo, więc on nie jest taki oklepany. Słuchajcie, no to ja wam teraz powiem tutaj a propos tego, jak tu ludzie przechodzą obojętnie albo nie przechodzą. Tym autem to jeździ, prawdę mówiąc, moja żona do pracy, tak w większości przypadków. Ja tam rzadko jeżdżę tym autem, ale jak ona, słuchajcie, opowiada, jak ona jedzie tym samochodem, ludzie na ulicy się jej kłaniają, wyciągają flagi norweskie, machają, dzieci kwiaty rzucają przed tym samochodem. No słuchajcie, piękna sprawa. Naprawdę, jeżeli ktoś chce zwracać na siebie uwagę, to ja polecam serdecznie taki samochód zakupić. Naprawdę, słuchajcie, to jest piękne, to jest niesamowite. No. Mimo tej pandemii, która jest teraz, zacząłem wierzyć w ludzi. Jednak. No i też udało się znaleźć jeszcze tak a propos tej pandemii, no bo to tam każdego w jakiś sposób uderza. Znaleźliśmy dzisiaj dwa miejsca. Jedno miejsce właśnie, w którym jest pandemia, a drugie miejsce, w którym nie ma. W pierwsze miejsce, do którego pojechaliśmy, nie było pandemii, słuchajcie. Ludzi było tyle. To nie. Tam pandemii nie ma. Ale pojechaliśmy do drugiego miejsca, które w gruncie rzeczy 500 się, metrów dalej. Tak, bardziej podobało. Ale tam, słuchajcie, już była pandemia. Tam już rękawiczki, maski, bo tam ludzi nie było. Także tam więc już była masakra. I co? I żony dalej nie ma. Tak, i żony nie ma dalej. No ale to już nie będę krążył po tym osiedlu. No to teraz parkowanie. Możesz sobie wybrać na przykład widok z kamer, a tutaj nie mamy nic z boku, możesz zobaczyć, patrz jak sobie tutaj klikniesz. Na przykład jak chcesz wiedzieć, masz tak, albo tu. Aha, spoko, jak w rawce. Ten 360 jest fajny w ogóle, taki z góry rzut. Tak, nie jestem do końca przekonany, pewnie to jest kwestia przyzwyczajenia też do tego. Znaczy tu widać, nie? Bo on widać, jak tu klei te obrazy, nie? Tak. Tu. Ale fajnie pokazuje obrys samochodu, co bardzo mi się podoba i pokazuje taki fajny gadżet. No skręć kołami. O, jak się koła skręcają, żebyś ty już wiedział, gdzie ci się będą kółka skręcały i gdzie ty pojedziesz. Staraliśmy się pokazać na tym filmie, to auto ma rewelacyjny promień skrętu. Tak, będzie w przebitce jakoś wrzucone, albo gdzieś wcześniej, jeszcze nie wiem gdzie, ale będzie. Będzie. Ja wiem gdzie. Gdzie będzie? Będzie na YouTube. A no, na YouTube będzie. No, tak, także będzie. Co? Kończymy, bo się teraz tutaj musimy ogarnąć. Co? Zrobię jeszcze zdjęcie takie. O, przyjechała właśnie żona.
Musimy, a kysz! Musimy żonę wygonić, tak, bo przyjechała. Oczywiście żony mają to do siebie, że przyjeżdżają w najmniej odpowiedniej chwili. Tak jest. Może mnie tutaj sąsiadka nie zje? Myślę, że nie. Jak ją tutaj... A zwłaszcza, że jej tutaj posypałem w zimie, jak były takie lody, że się jeździć nie dało. A tam co jest? A to mamy drive mode, to mamy dwa tryby. To, co bardzo lubimy. Nie ma trybu eco. Zaraz tutaj może zrobimy tak, a się kamera zagrzała. Mamy to. Tak. Nie ma trybu eco. Mamy tryb normal. O. I sportisie. I sport. To auto jest nawet w trybie normal na tyle na rowiste, że z tego trybu sport praktycznie się nie korzysta. Ma ten e-pedał, jak to się nazywa dokładnie? E-pedał, no. E-pedał ma, że możemy praktycznie nie korzystać w ogóle z hamulca. I to autko nam po prostu wyhamuje. Ale to generalnie elektryki to mają e-pedał. Tylko taki bardziej albo mniej agresywny. Ale nie, faktycznie ten e-pedał działa bardzo dobrze. Aczkolwiek bez korzystania z tego to hamowanie też jest mocno odczuwalne. I bardzo wyraźne. Tak, prawdę mówiąc, no tym e-pedałem jesteśmy w stanie sobie troszeczkę... Jesteśmy sobie w stanie troszeczkę wydłużyć zasięg samochodu. Ponieważ no, ta rekuperacja jest bardzo mocna za każdym razem. Ale z drugiej strony troszkę robimy krzywdę układowi hamulcowemu. Bo na dobrą sprawę moglibyśmy jeździć bardzo, bardzo długo, nie używając hamulców. No i później tarcze nam zardzewieją. A o co tutaj kaman z tym HDMI? HDMI kaman o to, że jeżeli mamy tutaj gniazdko 220 V, 1,5 kW, możemy zapiąć lokówkę bądź suszarkę, ale wcale niekoniecznie możemy zapiąć na przykład PlayStation i żnąć tutaj na tych, na ekranach. O. Tak, możemy sobie na ekranach żnąć. No i cóż. 123 km zasięgu zostało. 64% baterii. Ja myślę, że to są wyniki bardzo cywilizowane. Tutaj co ma wezwanie pomocy i na pewno umie to też zrobić sam. Tak, umie robić sam. Oby nie musiał. Nigdy. Tego robić. Lusterko działa oczywiście w dwóch trybach. W trybie kamery oraz w trybie... W trybie lusterka. W trybie lusterka, czyli ten taki tryb nocny, jeżeli ktoś nie lubi na przykład tego, to... No, ale z tą kamerką w sumie nie. Tak jak na początku mnie to naprawdę kłuło w oczy, to tak... Kwestia po prostu przyzwyczajenia, trzeba spędzić chwilkę. Tak, od Hondy czekamy na aktualizację jeszcze, bo obiecali, że to auto jest w ogóle przystosowane, już przygotowane do otwierania go i odpalania w ogóle telefonem. Że wtedy jak nie mamy kluczyka, to używamy sobie telefon, wpisujemy swój PIN, no i możemy jechać. No, na przykład dzisiaj, gdyby, tak jak brałem to auto z pracy od żony, ona akurat pracuje dzisiaj, no to mógłbym nie brać kluczyka i wziąć telefon i jakby to działało, to starczyłoby. Obiecali, że na wiosnę. Miejmy nadzieję, że wiosna w Japonii zaczyna się w tym samym czasie. Albo przynajmniej w podobnym. Nie minęło dużo czasu od początku wiosny, więc dajmy im szansę. Podgrzewana kierownica. To lubię. To jest przepiękna rzecz. Podgrzewane fotele. Oczywiście trzymanie linii, aktywny tempomat, radary. Oczywiście auto ma też taką rzecz, nie skrzypi, że nie pozwala ci za bardzo zrobić sobie krzywdy. Ostatnio zajeżdżałem pod garaż i tak troszkę zajechałem może w sposób niekonwencjonalny, widząc w tych lusterkach, że mam tam z 2 cm może od żywopłotu. No widziałem, że ja przejadę przecież i mogę tam zaparkować, ale auto uznało, że jednak chyba nie przejadę. I w bardzo nieoczekiwany sposób zbanowało mnie, zahamowało, także na dobrą sprawę myślałem, że może w coś wjechałem, no bo to wbija pedał hamulca w podłogę i koniec. Koniec. No, a Melinium panie nie pomalujesz i trzeba było w przód pojechać, no, i wykonać manewr. Spoko, to wykończenie jest generalnie tutaj twarde. Tu jest twarde, to jest twarde, to jest też twarde, ale nie skrzypi. To wygląda na naprawdę taki stary, poczciwy, dobry ABS. Klameczka. Klameczka Piano Black, ale nie zimna.
No tutaj nie. Jakieś szycie, jakaś tutaj niteczka na drzwiach jest, ale to będzie jakoś tam mieszane i pokazywane. No to co, moi drodzy, tyle, kończymy trucie, bo już żeśmy ile trujemy? 40 minut. No być no, nie może. To będzie trzeba to ciąć, bo tyle nie wytrzymają. Także co, widzimy się następnym razem, za jakiś czas zrobimy, możemy zrobić tego CRV-a, jak chcecie, hybrydę. Za jakiś czas będzie aktualizacja RAWki. Windowsa. Windowsa również. Aktualizacja RAWki i co? Do następnego razu. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.